Siemanko, dzisiaj będzie sporo zabawy motorkiem na polnych dróżkach. Myślę, że te opony, które się nie nadają do tego, nie popsują mi zabawy i za bardzo się nie będę wywalał. No, także biorę się za jazdę. Leje u mnie od 2 tygodni praktycznie, z takimi przerwami, tak jak teraz jest. Mam nadzieję, że złapie mnie deszcz, bo miałem ochotę sobie pośmigać w deszczu. A tu przestało lać, pół godziny temu. No, więc jadę na pola, pobawić się trochę, ubrudzić się. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No. O, ale pojechał. Pojechał, pokazał, co potrafi. 2 koła w poślizgu. Jadę z powrotem. Ale naprawdę na tych oponach czuję się, jakbym normalnie na lodowisku był. Ale to dobrze. To znaczy niedobrze. Ale dobrze, bo poziom wzrośnie kontroli nad motorem, nad rowerem. Ale bym się wywalił. Ale jest fajnie. Fajna ciepła ta woda. No tylko się boję na tych oponach tutaj po szale. Bez tej kostki na tych oponach to naprawdę, no, może tego nie widzisz, na pewno tego nie widzisz, ale utrzymać w ogóle kontrolę nad tym motorkiem, jeszcze jak jest takie błoto, to jest naprawdę nie lada wyzwanie. No i też teraz jadę, ile? 40 jadę, to w sumie wywalę się, to tam jakoś się pozbieram, ale chciałbym tutaj jechać szybciej, a wiem o tym, że to już jest głupota na tych oponach. Bo gdybym jechał 60 i się wywalił, no to już byłoby tutaj gorzej, nie? A to byłoby nieuniknione. Według mnie. Nie, no już jadę 60. No ale szybciej bym pojechał jeszcze. Tak 8 dyszek jakbym jechał, no, to zaczęłaby się zabawa. Dobra, jest mokro, to nie szaleje tutaj na tych zakrętach. Thank you.
to są fajne tereny. A dosyć rzadko tędy jeszcze tą drużką. A chyba to muszę zmienić. To są, jak widzisz, fajne widoki. No nie mogę sobie pozwolić dodać gazu na tej trawie, no bo naprawdę utrzymać równowagę na tych oponach. Jeszcze tutaj są kolejne w tej trawie, to miota mną po prostu niesamowicie na boku. Daję trochę więcej gazu i nagle mój tył zaczyna jechać tak w stosunku do przodu, nie? Po prostu przyczepność zajebista. Mam tutaj pasażera na gapę. Dobra, pokażemy ślimakowi, jak się tutaj naprawdę jeździ. Jadę tam, nie wiem czy pamiętasz z poprzedniego filmu tam któregoś. Jak tam myślałem, że nie wjadę na suchym, to ciekawe czy teraz wjadę na mokrym. No, jak ja się tutaj nawet nie mogę ruszyć. Także jadę tam i się obczaj. No nie wiem. Nie wiem, czy tutaj próbować pod to wjechać. Najpierw spróbuję tutaj, w sumie. Bo jeśli tutaj nie dam rady, to w sumie wywalę się tutaj gdzieś na bok i będzie git. Pozbieram się, będzie spoko. No ale jeśli zjadę tu, nie uda mi się wjechać, to będzie kłopot już. Dobra, to ogień. O kurde. No nie. I na tym mój off-road się kończy. Dobra. Nie wywaliłem się, to podejście numer 2. Tego nie widać, ale to jest całkiem spory kawałek górki. Nie, ale jak ja nawet z tego nie mogę ruszyć, bo się ślizgam. Tak.
jadę dalej, może pamiętasz tą górkę. To jest pamiętna górka. Kurde. Spadam, prawie się wywaliłem. No nie mogę. Nie mogę, po prostu. Zobacz, co tutaj się dzieje. Mieli, ale no nie ma przyczepności. Gdybym miał tą kostkę... Biła. Już tam jestem. Nawet na tych kamieniach ma kłopot. Dobra. O nie. No bez jaj, no. Żebyś nawet na kamieniu nie jechał. Delikatnie gazu. Go przyduszę. A teraz opór. Tutaj będzie błoto, także jedziemy sobie tutaj. Chociaż tyle sobie pośmiga. Ja tutaj walczę o przetrwanie. No i teraz to się władowałem w niezłe gówno. A? Może i nawet nie. No nie. To na takim czymś sobie lepiej poradził niż tam po prostu na trawniku pod górkę wjechać. Coś tu jest nie tak. Jadę jeszcze raz. Oho. Właśnie przecierałem obiekty i mi zaparował ośrodka, jebaniutki. I to ma być GoPro 7 w black. To ja dziękuję za takie GoPro. Naprawdę, no słaba ta kamerka chyba jest. Mogłem sobie Sony Action Cam kupić, ale nie. Kup se GoPro. Mówili, będzie fajnie. Mówili. Zaraz szukam rachunek i kurwa odsyłam to na gwarancję gówno. No nie, no zdenerwowałem się. Albo mi się zawiesza co chwilę ta kamera. Znaczy no co chwilę, ale zawiesza się. Albo niekiedy gubi filmy. Albo teraz pierwszy właściwie taki test, jak jest tak wilgotno. A tam mi kurwa paruje ośrodka obiektyw, no bez jaj, no. Ja za to miałem dać 1000, właściwie dałem 1000 tam nie wiem ileś złotych, 1500? 700? Już nie pamiętam. No chyba ich pojebało, nie?
Jadę. Dalej. Ale jazda chyba z mniejszym ilością gazu jest bardziej przyjemniejsza i bezpieczniejsza tutaj. Bo naprawdę dodam gazu i mną miota. Żeby nie było, ja nie planuję, że jeszcze od prawej do lewej tak, bo mi się podoba. To po prostu tak mną miota. Tak mnie znosi i po prostu tak jeżdżę, żeby złapać równowagę. A teraz na przykład przednim kołem jechałem tą stroną pasa, a tylnym, jak tam widzisz, jechałem tamtą stroną pasa, więc jechałem bokiem. No ale na kamerze tego nie widać, wiadomo. Wyhamuję. Wow. Ale to było głębokie. Okej, teraz przede mną stoi duże wyzwanie. Bo tutaj jest taka niezła górka. No i ciekawe, czy tam wjadę. Włączyłem już nagrywanie, żeby mógł się rozpędzić. No tutaj jest lej, za chwilę będzie ta górka, nie? A no mi już miota. Kurde, jadę! Niepotrzebnie stanąłem. Mogłem to orać dalej. O ja, widziałeś to kółko. Udało się praktycznie, no ale nie mówimy hop, jeszcze muszę tam wjechać. Delikatnie gadziku. Powoli. Dobra, teraz to już się uda. Dobra, tutaj sobie w prawo. Dobra.
było to. O kurwa, masz. Widziałeś to? To było już bardzo blisko. Kurde, ale taki krosik. W sumie co ja dupię. Mam ten motor, tylko oponę zmienić. A już mi do głowy przychodzą myśli, żeby sobie crossa kupić. Ale jestem głupi. A tylko znowu cross ma inne zawieszenie chyba z przodu. No i bardziej taką geometrię ma. Wiadomo, żebym jakoś bardziej mógł latać w terenie. No to jest taki pół na pół, nie? Tak więc on jest i do tego, ale... Ale nie do jakichś takich skrajnych terenów. Bo to zawieszenie nie jest tak miękkie. I nie ma tyle skoku takiej pracy jak zawieszenie typowego crossa. Co prawda zresztą jak widzisz w tym filmie można się nieźle pobawić. Może to nie wygląda jakoś jakbym tu jechał bardzo szybko, ale trzeba, myślę, żeby tak jechać to trzeba mieć trochę poziomu już. Przynajmniej z tymi oponami. Zapanować nad tym motorkiem no nie jest łatwo. No ale gdybym miał tą kostkę, to bardziej bym tutaj szarpał w te bandy. Byłaby redukcja i wiesz, i opór. Ile fabryka dała. No a tutaj jednak nie mogę na to pozwolić. Bo ja mu w opór, a on mi za chwilę by... wylądował na glebie. Albo by mnie wyobracało. W najlepszym przypadku. Teraz też poślizg. Prawie gleba. Mam nadzieję, że pod to wjadę. Ale bagno. Ale to było bagno. Zające. Kur. Kiedy ja ostatnio widziałem zająca? A tu raz, dwa, trzy, cztery. Ale zapierdalają. I trzy pobiegły tu, jeden tam. Oh.
ślepa uliczka. No i co dalej? A pojadę tam bokiem w sumie. A, ale tam jest zagrożone. Kurde. Tu jest dróżka polna. Tylko bylebym tu nie wpadł. Powiem wam, jest grubo. Ale jak to się mówi, albo grubo, albo wcale. Tutaj powinienem przejechać przez to. Tak więc ja już kończę właśnie tym materiałem. Tak to wygląda. Delikatnie się ubrudził. Ja w sumie też. Ale to same pozytywne doznania. No także to koniec tego filmu. Na razie, daj znać w ogóle, jak ci się podobało wyprawa po pobliskich terenach i jazda właśnie w Łódku. A, teraz.